Szanowni Państwo, serdecznie witam na dzisiejszym podpisaniu umowy. Prezydent miasta pani Anna Kuczkowska. Dzień dobry. Przedstawiciele konsorcjum firm WS spółka ZOO pan Paweł Werema i Jakub Skiliński. Oraz zastępująca panią dyrektor żłobka pani Agnieszka Krzyśpiewicz. Pani prezydent, bardzo proszę. Dzień dobry, szanowni państwo. Dzisiaj wreszcie nadszedł ten dzień, że mamy bardzo dobrą wiadomość dla kołobrzeżan. Otóż proszę państwa, za chwilę już podpiszemy umowę na realizację bardzo ważnego społecznie projektu, jakim jest rozbudowa żłobka Krasna. Szanowni państwo, już za 450 dni kołobrzeżanie będą mogli oddać pod opiekę żłobka Krasnal swoje pociechy. Do dzisiaj, w dniu dzisiejszym, żłobek Krasnal ma ograniczoną ilość miejsc, bo to jest tylko 123 miejsca. Po rozbudowie i wybudowaniu dodatkowych 4 sal, 96 małych kołobrzeżan znajdzie tu fachową opiekę. Szanowni państwo, nieograniczona ilość miejsc w żłobkach powodowała dotychczas, albo też mogła powodować, że wiele młodych rodzin miało problem z powrotem do aktywności zawodowej, bo po prostu nie mieli gdzie oddać swoje dziecko pod opiekę. Ja nie muszę uzasadniać, jak ważna jest to instytucja z punktu naszego widzenia. I nie muszę też państwu tłumaczyć, że opieka nad dzieckiem do lat 3 jest bardzo ważnym zadaniem samorządu, czyli zapewnienie infrastruktury, ale również fachowej kadry. I do tego problemu podchodziliśmy z wielką starannością, dokładnością i dzisiaj jest ten wielki dzień. Nie ukrywam, że początek był bardzo trudny, ale mam nadzieję, że z firmą, z którą udało nam się już zrealizować wiele projektów, również i ta inwestycja będzie przebiegała sprawnie. A co powstanie? Jak już wspomniałam, powstanie dokładnie w tym miejscu, gdzie państwo w tej chwili znajdujecie się, dwukondygnacyjny budynek połączony ze starą bryłą łącznikiem. Będą tam przygotowane 4 sale, w których znajdzie opiekę 96 dzieci. Dla mnie jest to bardzo ważny moment, ponieważ od samego początku, kiedy zostałam prezydentem, obiecywałam, że rozbudujemy opiekę żłobkową i postaramy się, aby żłobek Krasnal był jednostką, do której będzie uczęszczało jeszcze więcej dzieci. A zatem za chwilę podpisujemy umowę i pewnie już niedługo to miejsce przekształci się w plac budowy. Zapraszam do zabrania głosu. Dzień dobry państwu, Jakub Skibiński. Na wstępie chciałem powiedzieć, że jest nam bardzo miło, że możemy kolejną tak ważną inwestycję dla społeczeństwa naszego miasta realizować, że zostawimy w jakiś sposób pamiątkę po sobie dla całej społeczności. Co tutaj można powiedzieć o samej inwestycji? Budynek będzie miał 2 kondygnacje, będzie tutaj połączony z istniejącym budynkiem łącznikiem. Przebudowujemy w istniejącym budynku kuchnię, będziemy ją modernizować. Na pewno pojawią się nowe urządzenia. Nowy budynek będzie wyposażony w taras na pierwszej kondygnacji, więc dzieci będą mogły bawić się i na dachu, i przed budynkiem, bo będzie również plac zabaw. Tak jak wspomniała pani prezydent, mamy na to 450 dni, więc to jest w budownictwie dosyć niedługi okres, ale myślę, że jak tylko zakończymy najbardziej newralgiczny punkt, czyli roboty uzbrajające grunt, czyli roboty palowe, to już, że tak powiem, najgorsze będzie za nami i żadnych przeciwności przed nami nie będzie. Dziękuję bardzo. Zanim przejdziemy do następnego etapu, czyli do podpisania umowy, zapytam, czy mają państwo pytania. Tutaj był problem z gruntem. Chyba ten grunt wymaga palowania, co podniosło koszty inwestycji oraz też opóźniło w naszym stopniu te prace. Możemy coś więcej na ten temat usłyszeć? Ja o samym palowaniu pewnie nie, ale jest tak w istocie, jak pan redaktor powiedział. No, koszt tej inwestycji ostatecznie zamknął się kwotą 11 777 770 zł. I otrzymaliśmy dofinansowanie do tej inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 milionów. Grunt jest gruntem, który wymaga rzeczywiście palowania i to w znaczącym stopniu podrożyło inwestycje, ale o szczegółach może panowie. Co o samym posadowieniu budynku,
Teren, na którym będziemy stawiać nowy budynek żłobka, jest terenem podmokłym, torfowym, w związku z czym wymagane są głębokie palowanie. Dokładne parametry techniczne palowania będą znane po szczegółowych odwiertach geologicznych, które już będzie wykonywała firma zajmująca się specjalistyczna firma zajmująca się robotami palowymi. No jest to, tak jak powiedziałem wcześniej, najbardziej newralgiczna część budowy, bo tutaj ewentualnie mogą się pojawić jakieś problemy, ale nie jest to też niemożliwe do zrealizowania. To znaczy palowanie nie będzie to takie palowanie, jak może niektórzy kojarzą, takie hałasujące maszyny typu kafar. Będzie to duża maszyna, około 60-tonowa, która będzie wierciła takim potężnym wiertłem dziury w ziemi i wycofując się będzie wprowadzała tam beton i elementy stalowe zbrojenia. Także nie są to roboty jakieś, które wytwarzają wibracje. No na pewno trochę hałaśliwe one będą, ale tutaj w porozumieniu z panią dyrektor ze żłobkiem będziemy, że tak powiem, wykonywać to w takich godzinach, w taki sposób, żeby umożliwić funkcjonowanie żłobkowi. Jeśli nie ma więcej pytań, zapraszam Państwa.